Połączenie nawiązane. Jesteśmy. Jesteśmy, zapraszamy. Czy Najwyższa Izba Kontroli prześwietli aferę wizową w polskim MSZ-cie? Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie za chwilę szef NIK Marian Banaś. Wcześniej w faktach ostatnie sekundy do wielkiego sportowego starcia. Polska zaczyna walkę o finał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Rywalem biało-czerwonych Słowenia. Mamy też informacje z A1 na Pomorzu. W Rzymie za moment rozpocznie się półfinałowy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy Polska-Słowenia. Na miejscu jest nasz wysłannik Wojciech Marczyk. Witam cię Wojtku. Serdecznie. Jaka atmosfera w hali? No atmosfera doskonała. Trybuny co prawda nie są wypełnione w komplecie. Biało-czerwonych i kibiców Słowenii mniej więcej porówno. Bardziej jednak słychać Słoweńców, no, którzy wierzą w to i liczą po raz kolejny, że ich reprezentacji uda się pokonać biało-czerwonych, tak jak właściwie miało to miejsce w ostatnich kilku edycjach Mistrzostw Europy. Nasi siatkarze już jednak bardzo skupieni. Wiedzą, jaka jest waga tego spotkania. Wiedzą, jaka jest wartość. Bartosz Kurek mecz znowu zaczyna dzisiaj w tym kwadracie rezerwowych. Wyjściowej szóstce naszej kadry, między innymi Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Aleksander Śliwka czy Marcin Janusz, a w ataku Łukasz Kaczmarek. Tak to mniej więcej wygląda. Tak będziemy próbowali ugryźć Słoweńców, żeby im pokazać, że te poprzednie lata to były wypadki przy pracy, a teraz biało-czerwoni marzą o zdobycie złota. Wojciech Marczyk, dziękujemy ci pięknie. Będziemy się oczywiście z tobą łączyć w kolejnych faktach. A teraz kolejne informacje. Trzy samochody osobowe zderzyły się na pomorskim odcinku autostrady A1 między węzłami Rusocin i Stanisławie. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. Samo wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych byłoby nie do przyjęcia bez rekompensat dla samorządów. Tak w rozmowie z dziennikarzem RMF FM mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich. Platforma Obywatelska wśród swoich 100 propozycji na 100 dni po wyborach zapowiedziała dwukrotne podwyższenie kwoty wolnej. Frankiewicz przypomina, że ponad 1/3 wpływów z PIT zasila budżety gmin. Nie mam nic przeciwko temu, byle były rekompensaty, dlatego że zadania się nie zmieniają. I to właśnie opozycja, w tym Platforma Obywatelska, deklarowała i deklaruje stworzenie nowego systemu dochodów samorządu terytorialnego. Samo utrzymanie tylko tej obietnicy obniżenia... To by było nie do przyjęcia. Samorządy nic nie stracą na naszej propozycji, zapewnia wiceszef PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ile Warszawa straciłaby na tej propozycji? Nic nie straci. W jaki sposób? Za wszystkie zmiany podatkowe musi być rekompensata dla samorządów po prostu z wyższym udziałem w podatku PIT. A jaki to będzie udział w PIT-cie? No, jak już opozycja będzie rządzić, no to w tym momencie będziemy oceniali dokładny wpływ finansowy i tak powinien urosnąć udział w PIT-cie, bądź inna zmiana podatkowa, która by rekompensowała samorządom ewentualne ubytki w dochodach. Usłyszał od prezydenta Warszawy nasz dziennikarz Mariusz Piekarski. Rozmowa oparta na faktach. Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Tomasz Terlikowski, jego gość. Witamy panów i słuchamy. Witam, a moim gościem jest Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Witam panie prezesie. Dzień dobry państwu. Od 5 do 25 tysięcy dolarów miały brać osoby, które deklarowały powiązanie z MSZ-em za załatwienie wizy do Unii Europejskiej. Powinna być kontrola NIK-u w tej sprawie? No sądzę, że jak najbardziej. To jest bulwersująca sprawa. Jeśli fakty się potwierdzą, no to rzeczywiście tutaj absolutnie kontrola jest jak najbardziej potrzebna. Konfederacja włożyła już wniosek w tej sprawie. Otrzymaliśmy taki wniosek, analizujemy ten wniosek i myślę, że w najbliższym czasie podejmiemy decyzję co do tej kontroli. W najbliższym czasie to znaczy kiedy? No, to myślę, są rzeczy, które się dzieją bardzo myślę, gorąco. Myślę, że w trybie kontroli doraźnej podejmiemy tę kontrolę, bo to jest rzecz bardzo oczekiwana przez opinię publiczną. Doraźnie, znaczy tydzień, dwa tygodnie? No myślę, że tak. W tym okresie możemy mówić o podjęciu kontroli. Bierze pan udział w kampanii wyborczej? Nie, ja nie jestem żadnym politykiem. Jestem urzędnikiem państwowym, państwowcem, zawsze nim byłem i realizuję swoje obowiązki zgodnie z konstytucją, ustawą Najwyższej Izby Kontroli. Takie zarzuty formułują przeciwko panu politycy PiS-u, którzy mówią, że wszystkie te działania, kontrole, prezentowanie wyników, choćby w sprawie COVID-19, to jest element zaangażowania politycznego. Absolutnie z tym się nie zgadzam. To właśnie jest przykład, że rządzący właśnie chcą próbować
wciągnąć Najwyższą Izbę Kontroli w taką grę polityczną i walkę polityczną, no bo obawiają się raportów, które zgodnie z planem Najwyższa Izba Kontroli realizuje. A najlepszym przykładem na to, żeby właśnie tu ograniczyć działania Najwyższej Izby Kontroli, to są właśnie informacje, które otrzymają w sposób wiarygodny, że w najbliższym czasie przed albo po marszu organizowanym przez Platformę Obywatelską jest przygotowany plan aresztowania mojego syna, czy również synową, jak również niektórych pracowników Najwyższej Izby Kontroli, żeby mnie zastraszyć, by kolejne raporty się nie ukazały. To jest bardzo poważny zarzut. Skąd pan ma takie informacje? Źródeł wiarygodnych. Na szczęście w Polsce są jeszcze ludzie uczciwi, prawi i to we wszystkich instytucjach państwowych, również w prokuraturze i w sądownictwie, w służbach również specjalnych, którym zależy przede wszystkim na służenie Polsce i nieangażowanie instytucji państwowej w brutalną grę polityczną. I od nich otrzymał pan taką informację? Tak jest i jestem co do tego przekonany, co do ich wiarygodności. Ale czego miałby się tak bardzo obawiać PiS, żeby przeprowadzać tego rodzaju atak? No najlepszym dowodem jest właśnie reakcja na tą kontrolę, którą żeśmy teraz zrobili i ją opublikowali, jeśli chodzi o właśnie COVID, przygotowanie szpitali i organów państwowych właśnie na epidemię, jak również organizowanie i funkcjonowanie, czy likwidowanie szpitali tymczasowych, czy dodatków covidowych, no to są naprawdę bulwersujące ustalenia, które potwierdzają właśnie nieprzygotowanie rządu, brak gospodarności i marnowanie olbrzymich, idących miliardy pieniędzy. No ale to już zaprezentowaliście, więc pytanie, po co mieliby aresztować, skoro to już zaprezentowaliście, no to czego się boją, co moglibyście zaprezentować? No mamy kolejne raporty, które czekają właśnie do opublikowania. Mam tu na myśli NCBR, również, również kontrolę z Odry, czy gospodarka wydatkowa w Telewizji Polskiej, więc to są rzeczy, które no, nie rządzący nie chcieliby, aby były opublikowane. Panie prezesie, pana zdaniem coś takiego jest w tych dokumentach, szczególnie TVP, NCBR, co mogłoby niepokoić PiS tak bardzo, żeby przeprowadzać aresztowanie no, z pana tak perspektywy polityczne? Panie dyrektorze, gdyby tak nie było takich planów, bo nie wiadomo, czy będą zrealizowane, by nie podejmowano. Panie prezesie, jak pan to ujawnia, to jakby to zrobili, to by wszystko się potwierdziło. No oczywiście, wtedy się potwierdzi, ale tutaj akurat jest to wyjątkowy przykład na to, że robi się wszystko, aby zastraszyć prezesa Najwyższej Izby Kontroli, aby nie mógł realizować swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków. A o co chcą oskarżyć Jakuba Banasia? Panie redaktorze, żyjemy niestety w takim państwie, że właściwie wystarczy jakikolwiek zarzut, obojętnie jakiego świadka i po prostu jest to powód, żeby właśnie w areszcie wydobywczym trzymać nawet rok, dwa lata człowieka zupełnie w sposób karygodny i bez podstaw. Oczywiście ojciec nie odpowiada za syna, to trudno o tym dyskutować, ale nie przeszkadza panu trochę, że syn startuje w wyborach, bo to... Powiedziałbym, jest problem z perspektywy wizerunku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No ja nie widzę żadnego problemu, bo każdy w Polsce ma swoje prawa i obowiązki. Mój syn jest dorosłym, to jest jego decyzja i po prostu tutaj absolutnie nie widzę w tym żadnych przeszkód. To jest jego decyzja, ale pan krótko wcześniej wystąpił z prezesem partii, z której list startuje syn. Mówię oczywiście o prezesie Mentzenie na wspólnej konferencji prasowej. To był bardzo mocny zarzut, co ciekawe, nie tylko PiS-u, również Lewicy. Bardzo niesłuszny, dlatego że tutaj mnie głównie chodzi o niezależność Najwyższej Izby Kontroli, która jest niestety zagrożona. Potwierdził to raport CIRAM Organizacji Międzynarodowej Kontrolnej. Również debata odbyła się w Senacie, gdzie właściwie wszystkie siły polityczne potwierdziły, że ta niezależność jest zagrożona. Niestety nie było tam, bo Konfederacja nie ma przedstawiciela w Senacie, więc taka propozycja, żeby wyrazić to w sposób publiczny, że Konfederacja również popiera niezależność i zmianę ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, została mi przedłożona, więc absolutnie nie widzę w tym nic złego, że siła polityczna, która też ma coś do powiedzenia, chce tą niezależność tutaj zachować. Politycy Lewicy odpowiadają, ale myśmy też złożyli projekt gwarantujący niezależność NIK-owi. Tak, tylko niestety nikt mnie o tym nie poinformował, dowiedziałem się z tego z mediów. Gdyby to oficjalnie zostało mi to przekazane, być może byśmy wtedy zorganizowali wspólną debatę ze wszystkimi siłami politycznymi. No rozumiem, że z prezesem Mentzenem, ale też z Adrianem Zandbergiem, czy z Krzysztofem Śmiszkiem i Robertem Biedroniem. My stoimy ponad wszelkimi układami politycznymi, jesteśmy apolityczną instytucją, wynika to z konstytucji, ja tego pilnuję i będę pilnował do samego końca urzędowania. Wnioski, które przedstawił pan we wtorek oraz dyrektorzy delegaturniku
z Katowic i Szczecina są absolutnie miażdżące dla rządu. To znaczy, to jest rzeczywiście dramat. Mowa tam jest o wielomiliardowej niegospodarności, braku przygotowania państwa do walki z pandemią na początku, ale i później, o nadmiarowych zgonach pacjentów i możliwym naruszeniu przepisów konstytucji. Będą prezentacje kolejnych raportów przed wyborami? Tak, będą. Zgodnie z planem mamy jeszcze do zaprezentowania, tak jak powiedziałem, kontrolę z NCBR-u, kontrolę z Telewizji Polskiej, z Zatrucia Odry. I to będą różnie drastyczne... Są poważne uchybienia, nieprawidłowości, o których opinia publiczna powinna wiedzieć, bo Najwyższa Izba Kontroli jest niezależną instytucją, stoi ponad wszelkimi podziałami i opinia publiczna, obywatele powinni wiedzieć, na co pieniądze są wydawane, w jaki sposób są wydawane i komu są one wydawane. To będzie tylko niegospodarność, czy będą mocniejsze zarzuty? Nie tylko gospodarność, również tutaj mamy złamanie przepisów, prawa i tak dalej. Także w najbliższym czasie opinia publiczna się Łamanie konstytucji dowie. Także się pojawi? Tutaj akurat jeśli chodzi o konstytucję, to na przykładzie kontroli covidowej, no, złożyliśmy wnioski do Trybunału Konstytucyjnego sprawdzenia zgodności z wydanej specustawy z naruszeniem, z naszym zdaniem, prawa w ciągu jednego dnia, jak również jeśli chodzi o przekazanie kompetencji do PFR-u, które właściwie przysługują Radzie Ministrów. Naszym gościem był prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Żegnamy się już z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie prezesie, kiedy poznamy wyniki kontroli w sprawie rosyjskiej rakiety, która w grudniu zeszłego roku spadła w lesie koło Bydgoszczy i którą przypadkowo znaleziono po 4 miesiącach? Panie redaktorze, kontrola jest zakończona i sprawomocna, ale niestety ze względu na klauzulę tajności, jeśli chodzi o tą kontrolę, no nie mogę tutaj przedstawić wyniku kontroli. Mogę tylko powiedzieć, że być może dobrze się stało, żeby opinia publiczna nie wiedziała, w jakim stanie jest nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o obronę powietrzną. Panie prezesie, jeśli ja dobrze rozumiem, to chcę pan powiedzieć tyle. Nie można tego zaprezentować, bo jest tajne, ale nie można tego zaprezentować także dlatego, że jest tak dramatycznie. Chcę powiedzieć, że my się trzymamy prawa, działamy zgodnie z prawem i na podstawie prawa. To rozumiem, ale pytam się o wnioski. To znaczy, rozumiem, że pan nie może ich zaprezentować, ale jeśli tak źle było w sprawie COVID-u, jeśli tak źle, jak pan mówi, było w sprawie Odry, no to możemy przypuszczać, że no też nie najlepiej było, jeśli chodzi o no, tą sprawę. No, 4 miesiące to jest dość długo, żeby nie znaleźć rakiety. Panie redaktorze, to już pozostawiam tutaj do oceny opinii publicznej, natomiast ja rygorystycznie przestrzegam przepisów i ustawy. I rozumiem, że tego nie poznamy w ogóle. To znaczy się w posłowie czy obywatele, którzy mają dostęp do klauzuli tajne, mogą się z tym zapoznać. Ale tylko oni. Tylko oni. A kiedy NIK prowadzi też kontrolę w związku z napływem ukraińskiego zboża do Polski? Poznamy jej wyniki? Właściwie kontrola już jest zakończona. Ale tutaj nie ma tajności. Nie będzie tajności. W najbliższym czasie również wyniki tej kontroli zostaną publikowane. Co próbujecie ustalić w ramach tej kontroli? No, są poważne też ustalenia z tej kontroli. Tyle mogę powiedzieć. Dowiemy się, kto zawinił temu, że zboże zamiast przejeżdżać przez Zaskraj, no, zostawało w nim? Tak, dowiemy się wszystko. Łącznie z nazwiskami, z nazwami firm, powiązaniami? Jeśli chodzi o nazwiska, to tutaj obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, ale powiedzmy, jeśli chodzi o cały mechanizm, jak to wyglądało, to opinia publiczna się dowie. A firmy poznamy? Konkretne firmy? No bo one mają jakieś powiązania, no ktoś za nimi stoi. Panie redaktorze, opublikujemy informacje, dowiemy się wszystkiego. A może to chociaż się dowiemy, kto na tym zarobił. Dobrze. Najwyższej Izbie Kontroli grozi paraliż. Już pan wspomniał o tym, że pewnych rzeczy robić nie możecie. No niestety, działania ze strony rządu są obstrukcyjne. Mam tu na myśli właśnie blokadę, jeśli chodzi o kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Pani marszałek nie mianuje przedłożonej przeze mnie kandydatów na członków kolegium i od 8 właściwie września kolegium przestało działać. Czyli wszystkie te ustalenia i kontrole, które dotyczyły właśnie ministerstw, a wymaga to rozstrzygnięcia jeśli chodzi o zastrzeżenia przez kolegium, no nie mogą być rozpatrzone, bo została sparaliżowana Najwyższa Izba Kontroli, bo pani marszałek nie mianuje członków na kolegium. To jak wygląda teraz praca NIK-u? Praca wygląda normalnie, oczywiście poza tą częścią, która dotyczy właśnie ministerstw. Działamy normalnie zgodnie z planem. Z planem są komisje odwoławcze, które rozpatrują zastrzeżenia na poziomie właśnie niższym.
Również tutaj prowadzone są kontrole doraźne. Także mamy pełne ręce roboty, ale mówię, w tych sprawach zasadniczych, które dotyczą właśnie minister, to jest pełny paraliż. No i tu mamy dowód na właśnie typową walkę polityczną, która zmierza ku temu, aby właśnie sparaliżować prezesa, Najwyższą Izbę Kontroli, by raporty, które są ważne dla opinii publicznej, nie ujrzały światła dziennego, przynajmniej w okresie kampanii wyborczej. Czyli rozumiem, że czekacie na wynik wyborów, bo to rozstrzygnie, co będzie dalej. Mam nadzieję, że jeszcze w trakcie kampanii wyborczej pani marszałek tutaj się zreflektuje i podejmie decyzję co do kandydatów, które zostaje jej przedłożone. Ja w zasadzie jestem dlaczego zmuszony. Miałaby to zrobić? Znaczy, jeśli nie zrobiła tego że choćby dlatego, że jest tu jednym z najważniejszych organów państwowych i ona powinna właśnie dbać o to, aby organ konstytucyjny, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli, mógł działać zgodnie z prawem i zgodnie z konstytucją. A pan przeprowadził jakieś zmiany w izbie? W jakim sensie? No, mówię oczywiście o personalnych zmianach. No oczywiście tutaj są naturalne jakby zmiany związane z przejściem na emeryturę, ale również chodzi o parę osób, które niestety w sposób nieformalny zostały zaangażowane w współpracę z służbami, no i zostały zwolnione, bo nie może być tak, aby po prostu poza formalnymi, nieformalnymi tutaj działaniami niektórzy nasi pracownicy w ten sposób się zachowali. Panie prezesie, pan stawia bardzo poważne zarzuty. Najpierw pan mówił o tym, że zostanie aresztowany pana syn, że takie są plany. Teraz pan mówi, że wprowadzono czy zwerbowano pracowników Najwyższej Izby Kontroli, żeby pracowali dla służb. Panie redaktorze, ja chcę panu przypomnieć, że od 4 lat ja mam non-stop kontrolę i w Najwyższej Izbie Kontroli ze wszystkich organów państwowych. Również moi znajomi przyjaciele są przesłuchiwani przez CBA cały czas, więc mamy cały czas presję psychologiczną na moją osobę, aby mnie po prostu tutaj zniechęcić do pracy i być może zrezygnować ze stanowiska, żeby rządzący mogli mieć ostatnią instytucję niezależną demokracją w swoich rękach. No ale inwigilacja czy werbowanie pracowników NIK-u po to, żeby donosili na swojego szefa czy na swoją firmę, to nie jest chyba standard w demokratycznym państwie. To żaden standard w demokratycznym państwie, to jest właśnie brak takiego standardu. No i świadczącym o tym, że mamy do czynienia z monopolem władzy i nie ma trójpodziału władzy, jak być powinien w normalnym kraju demokratycznym. W lipcu NIK negatywnie oceniła wykonanie przez rząd budżetu państwa za rok 2022 i to jest pierwsza taka sytuacja od 1994 roku, czyli od, tak łagodnie rzecz licząc, prawie 30 lat. Izba zwróciła między innymi uwagę na wysokie pozabudżetowe wydatki kilku funduszy obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ocena tegorocznego budżetu będzie podobna? Panie redaktorze, chcę powiedzieć, że na koniec 2020 roku poza budżetem było wyprowadzonych 302 miliardy złotych, które nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych. Jest pełna uznaniowość co do podziału tych środków. Są to obligacje wypuszczone przez PFR i Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli de facto pożyczki, które będą spłacali już nie nasze dzieci, ale nasze wnuki. I jest to zadłużenie państwa idące bardzo daleko. Mało tego, tutaj się aż prosi, że może to być daleko idąca niegospodarność, bo jeżeli nie ma kontroli parlamentu nad tym, nie ma tutaj reguł, które są zachowane w ustawie o finansach publicznych, to mamy pełną dowolność. Przykładem jest tego chociażby przekazywanie środków do samorządów na inwestycje lokalne i strategiczne, gdzie wnioski, a było ich 24 tysiące, rozpatrywane były od 5 do 10 sekund, a liczyły kilka stron. Więc po prostu jaka tutaj jest mowa o transparentności i przejrzystości przyznawania tych środków, już nie mówiąc o tym, że coś może kosztować dużo drożej niż normalnie, gdyby to było konkurencyjne na rynku. Panie prezesie, ale fundusze, na które w swojej analizie zwraca uwagę NIK, w dalszym ciągu istnieją. Spore, jak się wydaje, są wydatki Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych, które między innymi finansuje zakupy zbrojeniowe MON. Według informacji portalu Defense24 zadłużenie na 30 czerwca tego roku wynosiło 17 miliardów złotych. Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, i mamy coraz mniej transparentny, mniej przejrzysty budżet, finansujemy wszystkie tutaj socjalne sprawy poza budżetem. To nie jest tak jak wtedy, kiedy ja sprawowałem ministra finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie z mojego autorstwa została przeprowadzona reforma, która przyniosła do budżetu ponad 300 miliardów złotych i uszczelniłem system podatkowy, gdzie dzisiaj się wszyscy chwalą. Nikt nie mówi, kto był tego autorem, dzięki komu dzisiaj płacone i wcześniej były 500 plus i 800, bo to były wypracowane pieniądze. A dzisiaj
płacimy różne dodatki, zmniejszamy opłaty za energię, ale z pożyczek, które będą spłacane zgodnie z prawem ekonomicznym. Tam nic nie ginie. Wcześniej czy później trzeba będzie za to zapłacić. No dobrze, ale Polska potrzebuje nowego uzbrojenia i pewnie w tej sprawie nie ma między nami sporu. I nie ma jak najbardziej. My potrzebujemy jak najbardziej mocnej armii, dobrego uzbrojenia, ale wszystko musi być transparentne, a nie poza opinią publiczną. To na czym polega problem sfinansowania zbrojeń z funduszu, a nie z budżetu? To znaczy... No na tym polega, że po prostu nie podlega tym regułom, o jakich mówiłem. Właśnie transparentności, przejrzystości, kontroli parlamentu, gdzie tutaj mamy do czynienia tylko z pełną uznaniowością. Zaczął pan mówić o tym, że był pan ministrem finansów. No to jak pan ocenia projekt ustawy budżetowej na 2024 rok? Deficyt budżetowy to rekordowe 164 miliarda złotych. No mogę tylko powiedzieć, że idziemy w dalsze zadłużenie i to się na pewno odbije na gospodarce i na drożyźnie, bo tak naprawdę wszyscy będziemy płacić za to cenę w postaci droższych towarów i tracenia na wartości naszego pieniądza. Na początku tego roku premier Morawiecki się chwalił, że Polska przetrwała już plagi egipskie. No ale jak widać chyba nie. No myślę, że to jest pobożne życzenie, natomiast realia są takie, o czym każdy wie, idąc do sklepu, idąc płacąc energię czy czynsze, jak to naprawdę wygląda, że wszystko idzie w górę, a pieniądz traci na wartości. No to jeszcze przejdźmy do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy procentowo 75 punktów bazowych. Jak się zdaje, było to zaskoczenie dla ogromnej większości ekonomistów. No i słusznie. No ja myślę, że tutaj fakty mówią same za siebie. Po prostu traci na wartości złotówka, gospodarka się pogarsza i wzrasta w zadłużenie. Tyle w tej sprawie mogę powiedzieć, bo zasadą jest taką, że oceniamy po wykonaniu kontroli dany podmiot. No ale będziecie kontrolować? No oczywiście co roku prowadzimy kontrolę budżetową i w tej kontroli budżetowej również i te aspekty sprawdzimy. Natomiast no może odnieść takie wrażenie, że to jest także element kampanii wyborczej. Opuszczenie stopy bazowej, także bardzo duże obniżki na stacjach benzynowych, no nie bez wpływu, tak powiedzmy. No myślę, że obywatele są tutaj mądrzy i odpowiednio to ocenią. Panie prezesie, wróćmy jeszcze na chwilę do tych zarzutów, czy tych podejrzeń, które pan ma dotyczących aresztowania pana syna. To jest naprawdę bardzo poważny zarzut, dlatego ja chcę do niego wrócić i naprawdę no, chciałbym usłyszeć, czy ma pan mocne dowody na to. Tak jak panu powiedziałem, są w naszym kraju uczciwi ludzie, prawi, pracujący we wszystkich instytucjach państwowych i to są bardzo wiarygodne informacje. Panie prezesie, ale ma pan świadomość, że postawienie tego zarzutu oznacza, że jutro albo pojutrze politycy PiS-u powiedzą i znowu prezes NIK Marian Banaś zaangażował się w kampanię wyborczą? To nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą, to jest pokazanie faktów, jak one wyglądają, a mogę tylko wspomnieć, jak to wcześniej było, kiedyśmy ogłaszali wyniki dotyczące wyborów prezydenckich, że wtedy właśnie próbowano tutaj szantażować mnie poprzez właśnie rzekome popełnienie samobójstwa przez mojego syna. Rewizje się odbyły w moim domu, u mojego syna się odbyły. No później rzekomo chcę popełnić samobójstwo. No to są właśnie akcje, które nie mają nic wspólnego z praworządnym państwem, tylko dają przykład właśnie nadużywania prawa. I zamierza się pan jakoś bronić? No, panie redaktorze, ja się bronię tylko w jeden sposób. Wykonuję rzetelnie swoje konstytucyjne obowiązki, tak ślubowałem w czasie przyjmowania funkcji prezesa, że będę przestrzegał konstytucji i bezstronnie wykonywał swoje obowiązki dotyczące Najwyższej Izby Kontroli. Panie prezesie, ale poza tym, że jest pan prezesem NIK-u, jest pan też ojcem. Nie obawia się pana syna? Panie prezesie... Ja nie jestem prezesem na szczęście. Panie redaktorze, no każdy kocha swoje dzieci. Ja również swoje dzieci kocham i jestem absolutnie tutaj jak najbardziej też zaniepokojony tym, co się w ogóle dzieje już od 4 lat wokół mojego syna, mojej córki, dzieci pozostałych i zarazem moich przyjaciół, znajomych, którzy są wzywani, przesłuchiwani, zastraszani. Ludzie się boją ze mną kontaktować, bo każdy jakikolwiek kontakt oznacza, że być może oni mają do czynienia z wielkim przestępstwem. Wokół pozostałych dzieci też dzieją się jakieś tego typu sytuacje? No, była przecież rewizja u mojej córki, u mojego syna. Panie redaktorze, to nie są żarty. To może spotkać każdego w tym kraju, gdzie na podstawie wydumanych jakichś oskarżeń świadka, czy zeznań świadka,
świadka, można każdego aresztować i trzymać go 2-3 lata w więzieniu. A syn będzie prowadził kampanię wyborczą? No to już jest jego sprawa, to jest... Nie, ale pytam się o to, no bo jeżeli się zostanie aresztowany, no to pytanie... No myślę, że to jest człowiekiem bardzo solidnym, bardzo kompetentnym i zarazem też człowiekiem znającym swoje prawa, także na pewno, jeśli nawet by do tego doszło, to będzie prowadził, jak każdy wolny człowiek, który ma to w sumieniu. Z więzienia. A ile to jest jednak szokująca informacja, że ktoś mógłby prowadzić kampanię z więźnia, chociaż jest to oczywiście z aresztu. Uczciwie rzecz biorąc z aresztu, chociaż jest to legalne. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.